Witamy serdecznie wszystkich hodowców i hodowczynie w Polsce. Witamy koledzy hodowcy. Mateusz Ciomer i Damian Fraj to hodowcy z okolic Opola? Nie, no wy jesteście z oddziału Prudnik. Przyjechali do nas Damian z Mateuszem na zakupy do sklepu internetowego Egoło. Pokażemy wam furgonetkę busa, którego dzisiaj zapakowany jest na fulla. Pokażemy wam, co Mateusz dzisiaj zabierał nas ze sklepu. Mateusz, powiedz, jak oceniasz sklep, jak oceniasz gołębniki? No i przede wszystkim, co ciekawego zakupowałeś? Ja dodam, że dzisiaj będzie taka ciekawostka na tym filmie, związana hodowcy z tym, że na portalu Pigebook obecnie trwa aukcja gołębi Mateusza Ciomer, na którą też oczywiście zapraszamy i tam później nagramy taki urywek związany z tą aukcją, co tam znajdą się za gołębie, bo Mateusz dał 3 naprawdę super gołębie na tą aukcję. Witam jeszcze raz koleżanki i koledzy hodowcy. No, co do gołębnika, tak jak Wiktor tu mnie zapytał, jak oceniam, no to jest 6 z plusem tu dla Janka Bochyńczaka. Dla Janka. Naprawdę gołębnik jest wspaniały, rewelacyjny, będzie tu zdawał super egzamin na pewno. Co do sklepu, no to po prostu tak jak co roku przyjeżdżam tu, zaopatruję się tylko tu, w tym sklepie, tylko i wyłącznie w Egołębiu, bo po prostu jest wspaniała jakość, produkty super utrzymane, jest karmo zresztą tak samo. No zabrałem dzisiaj trochę, dosyć dużo produktów. Oczywiście nie zabraknie u mnie produktów Bugała Jet znowu. Uważam to za wspaniałe produkty, bo po prostu udało mi się na tych produktach. Już 3 lata to stosuję, chyba jestem jedynym hodowcą w Polsce, co to stosuje 3 lata, bo po prostu produkty odbierałem, jeszcze nawet nie były w sprzedaży, to po koleżeńsku od Piotra zabierałem sobie z domu produkty w 2019 roku i powiem, na tych produktach udało mi się od razu w pierwszym roku, tam mieliśmy wspólne wypuszczanie w okręgu wtedy akurat w 2019 roku. To był cały okręg razem, wypuszczaliśmy tam 500-ki, 700-ki od razu na tych produktach, które zabierałem od Piotra z domu. Wicemistrza zrobiłem na 10 oddziałów, oczywiście mistrz oddziału. Kolejny rok, znowu mistrz oddziału, tam mistrz okręgu w kategorii C, drugi wicemistrz w kategorii D. I po prostu zabrałem zaufanie do tych produktów i stosuję to dalej. No, w tamtym roku na tych produktach udało mi się znowu wygrać mistrza i wiele innych mistrzostw w oddziale Prudnik. Oczywiście super mistrza również zdobyłem. I co tu najważniejsze, 3 lata stosuję od Piotrka Bugały produkty i w tych 3 ostatnich latach, mogę powiedzieć tak, nie zdobyłem w typowanym mistrzostwie, nie zrobiłem pudła jeszcze. Nie? Ten komplet konkursów mam w ostatnich 3 latach, to jestem jedynym hodowcą praktycznie w oddziale Prudnik, że jestem bez pudła w 3 ostatnich latach. No. A więc produkty uważam za wspaniałe. W sensie bez pudła, że w każdym. Mistrzostwo typowane, które mamy, okay. To tam jest powiedzmy 28, maratony 10-5, nie straciłem ani jednego konkursu. Wszystkie konkursy. Czyli stare, cały czas jesteś na pudle. Cały czas mam komplet konkursów. Aha. W tych mistrzostwie typowane. Wow. 3 lata, odkąd stosuję produkty Bugała Jet, po prostu mam pełne konkursy, czyli, w mistrzostwie typowane. Jak to Piotrek powiedział, no stop na pełnym, nie powiem co. Tak, nie, fajnie, fajnie. 3 lata mistrz oddziału na tych produktach, a więc jestem bardzo zadowolony i powiedzmy, mogę się pod tymi produktami osobiście podpisać, bo zdają rewelacyjny egzamin u mnie. Tu czy nawet, co jeszcze muszę dodać, namówiłem dużo hodowców, co z Polski nawet dzwonili do mnie, tak, nieraz po jakimś tam filmie, czy i z Niemiec hodowcy mówią, no Mateusz, jak to jest rzeczywiście, ty tylko na tych filmach opowiadasz o tych produktach, czy one rzeczywiście są takie dobre. Mówię, nie, w 100% tymi produktami ufam, bo naprawdę widać rezultaty. I było dużo hodowców, którym to poleciłem i po prostu tam po kilku tygodniach nawet już miałem telefony z podziękowaniami, że widać formę u gołębi, całkiem inna forma jest i zdają to egzamin. Nawet w sąsiednim oddziale namówiłem kolegi Tomala Norbert, nazywa się ten kolega, po prostu też zadzwonił, mówi Mateusz, jak to u Ciebie wygląda? Rzeczywiście to stosujesz? Mówię, tak Norbert, zaufaj mi, podaj te produkty. No i od razu tam po kilku tygodniach dzwoni do mnie, mówi Mateusz, no te gołębie całkiem inaczej trenują. No i w tym roku też wylatał w super mistrzostwie wicemistrza na stare wysoko, na młode wysoko, a więc po prostu te produkty jak dla mnie. No pierwsza klasa na rynku polskim. I sam doświadczyliście, bo byliście na sklepie, puste półki. No tak jak jest coś dobrego, to wiadomo, że to schodzi i puste, będzie się to sprzedawać. Puste półki i hodowcy, może nie przeciągajmy tego. Mateusz, tobie wielkie gratulacje, bo takie wyniki jak robisz, to jest naprawdę szacun, bo słuchaj, to co ja z Piotkiem kiedyś rozmawiałem, jesteś osobą, która nie gadaniem, tylko robotą robisz wyniki, bo wiesz, dużo osób może opowiadać, a ja będę mistrzem, a ja zrobię taki wynik.
Nie. Zaczekajmy, zróbmy ten wynik. Pokażmy, że to nie gadanie, tylko faktycznie ta robota. A to, że stosujesz produkty Piotrka, to wiesz, jedna osoba może nawet oglądając ten film odebrać, a reklama, a druga hodowca faktycznie zaufa. Tylko że ja powiem szczerze, hodowcy, najbardziej mi się wydaje taką, dla mnie satysfakcją jest to, kiedy zajeżdżamy do Mateusza, Mateusz bierze, Wiktor daje to, takie rozwiązanie jeszcze podpowiada i faktycznie widzę, idzie do gębnika, wsypuje to. No to, to jest faktycznie, wiesz, że nie tak ty powiedziałeś, nie gadaniem, tylko tak dajesz komuś, koledze swojemu to przekonanie, podaj, zaufaj mi. Jak dla mnie, ja 3 lata stosuję, to nie, że przyjechałem tu sobie po produkty na próbę, 3 lata stosuję i zawsze było dobrze, no to więc uważam, no najlepsze produkty jakie są, plus oczywiście do tego musi być dobry gołąb, zdrowy gołąb przede wszystkim, bo jak się choremu gołębiowi poda te produkty, no to w 100% na pewno to też nie zadziała, bo to rzecz jasna jest. No do tego karma odpowiednia, ja stosuję tylko i wyłącznie w gołębniku lotowym karmę Van Robes, którą tu zawsze zakupuję sobie u Wiktora, bo więc uważam, fajnie przechowana karma, świeża zawsze karma jest, nie, że gdzieś to tam leży długo czy coś, tu zawsze jest świeża karma. Co, ja bym tylko tutaj się tak wtrącił, przepraszam Mateusz, sobie przerwałem, propos właśnie karmy Van Robesa, ty bierzesz 39 lotową, 26 dietę, 29 taką też karmę lekko, czekaj, 29, nie, 418, 418 jest lekkostrawna, 35 lotowa, do tego dochodzi karma 8 też czasem lotowa. Mniej. U mnie główna karma, najlepsza karma, jaką ja uważam, 39. która jest, nie, jest to karma 35 energetyczna. Aha. Chodzi o loty 500, 700, to u mnie można powiedzieć to 60-70% karma 35, to ta top energy. Brał. Tak, Damian tak samo dzisiaj brał karmę, czy jest... Do tego na loty maratońskie karma 39, ta lotowa co jest. No a te pierwsze loty, wiadomo, dużo karmy 418, jest to karma lekkostrawna, jest tam ten ryż, kukurydza, ta drobna popcorn, do tego dochodzi duża ilość karmy dietetycznej, ta 26, ale tu mowa właśnie o lotach tych bliskich, jak już zaczynają się 500, takie loty poważne, no to tam przewaga tej energetycznej karmy, no to Wiktor jest świadkiem tego, bo po prostu no, dużo tego zawsze co roku zabieram tej karmy. No i uważam, tam jest dużo słonecznika łuskanego, a u mnie to jest słonecznik łuskany na dalekie loty, jest to podstawa. Dużo konopi jest w tej karmie, zdaję to super egzamin. Hodowcy, no, idziemy do podsklep, a w sklepie wam pokażę kilka ciekawostek i przede wszystkim samochód twój zapakowany karmy, bo jak to powiedzieliśmy, podłoga się ugina. Jeszcze co muszę dołączyć, u mnie karma, tak jak wspomniałem, Van Robes, produkty Bugała Jet. Do tego jeszcze środki, żeby utrzymać w zdrowiu, to Belgica de Verta, uważam dokładnie to za też środki, jak chodzi o mnie, no najlepsze jakie są na naszym rynku tutaj. Zaopatruję się w te środki u Pawła Sławka, u mojego kolegi z oddziału, no i uważam po prostu to połączenie Bugała Jet, Karma Van Robes i Belgica de Verta środki, żeby to po prostu utrzymać wszystko w zdrowiu, to jest numer jeden jak dla mnie, nie? Znajdujemy się, hodowcy, na magazynie. Tu przede wszystkim przed tym, jak pokażemy wam rzeczy, które Mateusz zabierał do siebie na busa, to takie palety, które mamy zapakowane na magazynie, tych palet dziś wyjechało już 5, a 3 jeszcze się na magazynie znajdują, po które musi przyjechać akurat tak w tym przypadku firma Raben. Jak to, hodowcy, wygląda? My to już kilka razy pokazywaliśmy. Jeżeli ktoś zamówi paczkę do 31 kg, to przekraczając 250 zł macie transport gratis. Jeżeli przekroczycie 200 kg i przepraszam, do 200 kg, a przekroczycie 1400 zł transport gratis, to samo 1800 zł i to samo 2300. Tu macie całą tabelę. Po prostu do tej wagi możecie zamawiać ilość karmy, towaru i tak dalej, ale musicie tą kwotę przekroczyć, żeby ten transport był gratisie. Po to to robimy, żeby hodowca mógł wziąć 8 worków karmy, załóżmy, do tego kilka produktów jakiś i nie płaci nic za transport. W sumie takie udogodnienie. No Mateusz dzisiaj przyjechał po karmę, ale jakby zrobił te zakupy przez sklep internetowy GOM, to byśmy mu to wysłali za darmo. No bo tak, zobaczycie, jest tutaj worków 40, ile liczyliśmy? 6, Mateusz? No coś koło tego, 40, w granicach tam 50 worków. No, niecałe 50 worków. Mateusz, co za karmy, jakie z Damianem braliście? Bo wy z Damianem ci wzięliście karmę, wiem, że lotowe, tą energetyczną 35, co tam jest? Bo widzę Eupol przede wszystkim. Te karmy, co już od kilku lat właśnie stosuję, jeśli chodzi tu o firmy Van Robes, no to podstawowe karmy, które biorę, jest to karma 35, jest to karma energetyczna. Jest to karma na dalekie loty, uważam za najlepszą karmę, jaka jest na polskim rynku, czy nawet zachodnim rynku.
jak dla mnie, no, oczywiście, jest tam duża ilość słonecznika, a u mnie nakład na słonecznik jest bardzo duży przy lotach takich wymagających. Jest dosyć duża ilość konopi, mi się nie trzeba już tam nawet nic do konopi dodatkowo dosypywać, bo jest tam wystarczająca ta ilość. Do tego karma 39 jeszcze na takie loty właśnie już cięższe, to tam powiedzmy 70% karmy tej 35, u mnie jest w granicach tam 20-30% karmy 39. Na te loty takie pierwsze przed sezonem to duża ilość jest karmy 418, jest to karma lekkostrawna i karma dietetyczna, dieta ekstra bodajże ona się nazywa, numer 26. To są takie właśnie karmy na pierwsze loty, gdzie już tam parę garści czy tam jakiś kubek tych karm, tej 39-35 też już wprowadzam. No ale teraz nawet moje gołębie już z owca zrezygnowałem, bo jest już trochę cieplej i one niechętnie go jedzą. Gołębie będę parować początek marca. W granicach 2-3 marzec będą gołębie lotowe, mówię o gołębiach właśnie, lotowych. Mateusz, a jaką masz technikę parowania? W sensie, co robisz? Jaką robisz kolejność, żeby sparować gołębie? Chodzi ci o przygotowanie? O przygotowanie. Gołębi? No to powiedzmy... Dajesz jakieś witaminy S, selenem, dajesz jakieś takie rzeczy? Niekoniecznie. Powiem, cała taka profilaktyka... Ale maślankę dajesz, wiem. Maślankę głównie nie. Maślankę to jest głównie przy wychowie młodych w gołębniku rozpłodowym. W lotowym gołębniku nie stosuję maślanki, bo moje gołębie lotowe nie karmią w ogóle młodych, ale lotuję metodą suchego wdowieństwa, a więc mutki tylko karmią po sezonie lotowym, nie? No, teraz właśnie z tego, tak jak wspomniałem, z tego owsa już zrezygnowałem, bo dni są cieplejsze i gołębie niechętnie go jedzą i śmiało można im teraz trochę lepiej dać i się nie zapasają, nie zatłuszczają się te gołębie, a więc zaczynam wprowadzać już karmę, będę wprowadzał 418 z tą karmą dietetyczną 26 i tak na tej karmie minimalnie 39 i minimalnie tej 35 teraz, ale to jest naprawdę bardzo minimalna ilość tych karm i na tych karmach będę przygotowywał gołębie do parowania, gdzie początek marca moje gołębie zostaną sparowane. Po zniesieniu jajek w granicach 7-8 dni będą wysiadywać jajka. Jajka będą zabierane i później będą parowane 5 powiedzmy kwietnia, 8 kwietnia, gdzie na pierwszy lot planowany mamy 24 kwietnia. Gołębie pójdą od jajek. Po przylocie z pierwszego lotu jajka będą zabierane i tak już jest do końca, później metodą wdowieństwa. Nie? Tak to u mnie wygląda właśnie. No zabrałem sobie jeszcze karmy. Dzisiaj Wiktor też miał akurat, jak przyjechałem, była tu dostawa z Eupolu. Zabrałem sobie karmy, ale to jest typowo karma, bo rozpód mam dosyć duży. I po prostu, no, jest to typowa karma, będzie pod rozpód. Gdzie tam jeszcze do tego zawsze, to jest taka lotowa, jest lotowa rozpłodowa sport. Karma. Tak, lotowa sport, i ale to jest właśnie do rozpłodu. Ta karma w ogóle taka ciekawostka, że ona przyjechała dzisiaj. Dzisiaj mieliśmy pierwszą dostawę. Ze względu na to, że od dnia dzisiejszego rozpoczęliśmy współpracę z firmą Eupol. W sumie no, rozpoczęliśmy ją tydzień temu, ale dzisiaj pierwsza dostawa. No i Paweł, nasz pracownik, zdążył tak naprawdę rozpakować tą paletę. A dzisiaj już po południu musieliśmy prawie połowę palety spakować do Mateusza na samochód, no bo Mateusz mówi, jak biorę, no to od razu po 15 worków, po 10, więc... ale fajna jakościowo, co nie? Fajna karma jakościowo, bardzo fajna. Otworzyliśmy worki z rozpłodowo-lotową karmą, to jakościowo, szczerze mówiąc, nawet ja sobie jeden worek, ten co otwarliśmy, zabrałem dla siebie, więc godna polecenia. My hodowcy, żeby to było dobrze podzielone, ale to jeden prezent dla Mateusza ze sklepu Ego. Dzięki bardzo. A drugi dla Damiana. Dziękuję bardzo. To są hodowcy takie rzeczy, które w sumie dostaliśmy w gratisach od firmy Roomfield i kto z hodowców będzie robił zakupy, to mamy, kurde, żeby nie skłamać, ale całą paletę dostaliśmy gadżetów, gratisów i tak dalej, więc do wyczerpania zapasów będziemy dawać każdemu hodowcy gratis. Jak ktoś zrobił u nas zakupy w sklepie internetowym Egołom, będzie to, nie wiem, jakiś produkt, powiedzmy tam kwota z Roomfielda przekraczająca 50-100 zł, automatycznie każdy hodowca będzie dostawał gratis. Tutaj Mateuszowi daliśmy za te zakupy produkty tam od Piotrka, z Roomfielda, daliśmy tam inne produkty. No a przy okazji jeszcze macie jakieś tam probaki, ale to już wy kupiliście to. Tak. Także hodowcy, idziemy jeszcze do komputera, bo chcę wam pokazać aukcję Mateusza, która obecnie trwa na portalu Pigebook. Obecnie hodowcy, na aukcji portalu Pigebook odbywa się aukcja z hodowli Mateusza Ciomer i jest to aukcja o tyle istotna, że w roku 2021 dla Mateusza Ciomer przeprowadzaliśmy aukcje ogólnie 4. Te aukcje cieszyły się sporym zainteresowaniem, ale to były gołębie dzieci,
bądź wnuki jakichś wybitnych gołębi. Teraz Mateusz zrobił ostatnią aukcję, taką zamykającą sezon 2021, jakbym powiedział, pod kątem rozpłodowym, a on się w sumie już powoli teraz kończy, ten, kiedy hodowcy przygotowują sobie gołębie w pary. No i ze względu na to, że Mateusz tak stworzył taką koncepcję aukcji, to zrobił aukcję, na której znajdują się trzy naprawdę wybitne gołębie. Mateusz, ty o każdym gołębiu indywidualnie jednym opowiesz, a tu będziemy na aukcji mogli zrobić zbliżenie, co to są za gołębie. Dokładnie, tak jak Wiktor tu wspomniał, na aukcji ogólnie jest jak dla mnie 14 bardzo wartościowych gołębi, bo wszystkie to są gołębki po moich super parach wypróbowanych już w rozpłodzie. Z tego względu to, tak jak już wspomniałem, za duża ilość gołębi przelotowanych została mi po sezonie gołębi młodych. No i postanowiłem 13 gołębi przelotowanych wystawić na aukcję, gdzie z tego jeden tu jest na pozycji trzeciej, jest to późny, nielotowany młodek. No to co tutaj? Ten gołąb. Dokładnie, tak. To jest jeden jedyny gołąb tylko. Co nie jest przelotowany właśnie i to jest późny młodek po sezonie wychowany po najlepszym lotniku oddziału, co zdobył na 12 wkładanych 12 konkursów i wygrał oddział Prudnik na ponad 8 tysięcy gołębi. Ten gołąb wygrał oddział. Żeby film nie był długi, Mateusz, to ja bym tak zadał może w ten sposób pytanie. Pierwszy gołąb, co to jest? Bo to jest bezpośrednio syn 252, czyli bezpośrednio dziecko córka. Córka 252 i jest to samiczka przelotowana również. Ona była, powiem tak, dwa konkursy zdobyła na loty młode. Gdzie wchodziła do gołębnika, tam miałem 9 sztuk takich całkiem późnych. Jak ona zaczynała sezon, ta samiczka to miała tylko jedną lotkę zrzuconą i była w takim gołębniku, tam po prostu co się zastanawiałem, czy w ogóle to lotować, czy nie. Ale postanowiłem dać to na spis i tam było 9 mutków w tym gołębniku i tak to wrzucałem tylko do kosza, gdzie one przychodziły, to nawet antena nie odbijała. Musiałem wziąć na ręce i w gołębniku gołębi młodych to odbijać. No ale udało się tej samiczce zdobyć dwa konkursy. Jak dla mnie kapitalna samiczka w budowie, mniejszej budowy jest, bo ogólnie te gołębie z tej linii no, nie są zbyt duże. Są to mniejsze gołębie, ale bardzo ładnie ułożone. No, młódek jak dla mnie bardzo wartościowy. Jest to dziecko mojego najlepszego rozpłodowca 252, gdzie na drugiej pozycji znajduje się również samczyk po synie 252. Po tym 9727, gdzie ten 9727 można powiedzieć, jeśli chodzi o gołębie wydane lotowe, to więcej można powiedzieć wydał asów nawet jak ten stary 252. To jest po synie starego 252 właśnie, gdzie tam jeszcze jest po gołębiu na aukcji, jest młódek wystawiony po gołębiu o numerze 100. Jest to też wspaniały syn 252, gdzie tam kolega Piotr Bugała nawet dostał też syna. No pełną siostrę miał Piotrek tej samiczki. I powiem tak, ona, ta samiczka na takim locie dodatkowym, tam było 350 bodajże kilometrów, tam były gołębie 5 godzin w powietrzu na młode, ona u Piotra zdobyła pierwszy konkurs na rejon, samczyk to był, zdobył pierwszy konkurs na rejon, jest tu również pełna siostra tego właśnie gołąbka, na aukcji znajduje się. Jest po córce, po takiej wybitnej też, o numerze 114-95, młoda samiczka, a już fajnie mi się również po niej spisują. Jest dwójka wnuków tego wybitnego rozpłodowca 8808. 8808 jest to również syn 252. No a więc materiał jest fajny, przelotowany, cały program lotowy zaliczyły te gołąbki. Zachęcam do przeglądania aukcji, do licytowania. Dokładnie, a my hodowcy przede wszystkim zapraszamy do udziału na aukcji portalu Pigebook z hodowli Mateusza Ciomer, bo to co widać, aukcja... Jak ja zawsze powtarzam, najbardziej cieszy się zainteresowanie na sam koniec. Sam jestem osobą, która uczestniczy w licytacji na wielu innych portalach w Polsce i za granicą. No i zawsze robię w ten sposób, taka moja technika. Ustawiam sobie budzik na telefonie 20 minut przed aukcją, żeby o tej aukcji nie zapomnieć. No i jak kończy się ta aukcja, no to wchodzę i w ostatnich 20 minutach licytuję. Techniki są różne, bo niektórzy hodowcy licytują w trakcie, na przykład tam nie wiem, kilka dni czy kilka godzin po dodaniu aukcji. No akurat w przypadku portalu Pigebook i pewnie wielu innych na całym świecie największe zainteresowanie aukcje odgrywają na sam koniec, czyli kończy się aukcja, wtedy wiadomo, każdy pyk licytuje, im wyższa oferta, tym wygrany wtedy gołąb. Tu na portalu aukcji Pigebook z hodowli Mateusza Ciomer, szczerze, jeżeli ja miałbym brać udział w tej aukcji,
No to 252 dziecko. Bo no na pewno, no bo wiecie, najlepszy, no to jest najlepszy, goł. Najlepszy rozpłodowy. Tu jeszcze co chciałem dodać, bo ogólnie dla mnie te trzy gołąbki, co są pierwsze na trzech pierwszych pozycjach, jak dla mnie są to bardzo wartościowe gołębie i przed tą aukcją nawet jak Wiktor miał przyjechać, zadzwoniłem do Tomka Skoby i zapytałem właśnie tam dziewczyn, no, że po prostu bym chciał zrobić tym trzoma gołąbkom badania DNA, żeby klient właśnie, który kupował, żeby było to wiarygodne, że to jest właśnie po tych gołębiach. No ale to już było tak, z Wiktorem miałem termin umówiony, że tam przyjeżdża pojutrze, a właśnie na takie wyniki trzeba czekać miesiąc czasu, a więc no, nie było to do zrobienia już. I po prostu tak postanowiłem, że jeśli ktokolwiek kupi tego gołębia po 252, czy tego syna 9727, bądź tego po 138, rodziców mam u siebie na gołębniku, jestem w stanie zapłacić, bo całkowite badanie, koszt badania kosztuje 400 zł, a więc jeśli klient po wylicytowaniu tego gołębia, po prostu tam dzwaniamy przeważnie po aukcji, we wtorek się dzwonimy. To 50% dopłaca. 50%, jeśli jest hodowca zainteresowany robienia badań DNA, 50% płacę ja, drugie 50% musi hodowca, który nabyje tego gołąbka, sobie wyłożyć. I jeszcze zapewniam transport właśnie do Tomka, do Koby na badania. Jestem w stanie dostarczyć tych dzieci i po prostu rodzica tych gołąbków. Nie? Także hodowcy, w przypadku to, co mówimy, licytacji, w ogóle pamiętajcie, że wszystkie gołębie na portalu Pigebook, które przekroczą 3,5 tysiąca złotych, my pomagamy i dokładamy również swoją jakąś część tych pieniędzy, żeby takie badania DNA były przeprowadzone, bo z tego względu, że my jesteśmy tego zdania, żeby tych certyfikatów DNA jak najwięcej wykonywać, więc każdy hodowca, który gdzieś nawet bierze udział w licytacji, to my pomagamy i zawsze w takim kierunku idziemy, żeby ten certyfikat wykonać. Przykładem może być to, że na przykład urodziny łepu były gołębie sprzedawane, hodowcy chcieli, więc pomagaliśmy, żeby Koba właśnie wykonała certyfikat, bądź też współpracujemy my też z Instytutem Zootechnologii Badań Gołębi w Krakowie, więc tam też można takie certyfikaty DNA wykonać. Akurat u nas w firmie Pigebook wszystkich gołębi, które mamy w rozpłodzie, będzie akurat Instytut ten z Krakowa robił certyfikaty DNA. Także hodowcy, kto będzie zainteresowany, zapraszamy. Tu jeszcze, Wiktor, wejdę Ci w słowo jeszcze, bo tu mowa o tym 9727, bo to jest właśnie syn. 9727 jest ojcem tego, a jest synem 252. No ale tu co muszę dodać jeszcze, bo to był gołąbki, który po nim pierwszy, bo on jest na starej obrączce, on ma obrączkę z 11 roku, ale on to jest gołąb z 14 roku. I pierwszy młodek po nim był wychowany jedyny, bo to był późny gołąb i miał późną samiczkę, taką 1207. Pierwszy młodek był wychowany w roku 15, gdzie go dostał w prezencie mój kolega z oddziału Kordyś Klaus, gdzie ta samiczka była wybitna. Ona jak była bodajże w 18 chyba roku, tak, to zrobiła na 14-13, tam była wysoko w lotnikach, samica wybitna. No ale w tym 15 roku był jeden gołąb tylko z niego wychowany, co go dostał kolega Kordyś Klaus. W roku 16, powiem tak, było 6 gołębi z niego wychowano i na dzień dzisiejszy no, wszystkie są i można powiedzieć same asy. Jest tam taki z tego rocznika 90-12, 4 ostatnie lata, 40 konkursów. Pełna siostra z gniazda, 90-11, ta samiczka mi no, non stop też dwucyfrowy robi, tam nie chcę strzelać teraz ile ma tych konkursów, ale w tamtym roku, w roku 2020 wygrała okręg w kategorii B. Później w kategorii C bodajże szósta lotniczka okręgu. Wystawiałem na wystawie ją w kategorii H. Również trzecie miejsce zdobyła w okręgu, tam 50 któraś w Polsce. Rok później z tej pary, z tego 9727 wypuściłem 4 gołębie. Również same asy, taka 110-07, też w tym roku bodajże 11, 110-40 taka samiczka jest super. 110-08 jest z tego rocznika też właśnie z 17. Również w tym roku 11 konkursów i w tamtym roku 11 konkursów. Naprawdę tego gołębia 9727, na co by się nie parowało. Fajne mi tam te gołąbki powychodziły z niego, a więc myślę, materiał tu jest bardzo dobry, gdzie ten młódek tak samo zaliczył cały program i nawet tam dwa konkursy bodajże z ostatniego lotu już zdobył. Piękny jest w budowie, kapitalny gołąb. No. Zachęcam do przeglądania tej aukcji i do licytowania. Już zapraszamy hodowców do udziału w aukcji, zapraszamy do zakupu w sklepie internetowym gołąb. No i zapraszamy przede wszystkim do kontaktu z Mateuszem. Numer telefonu jakbyś jeszcze swój podał, chociaż on jest 500, na aukcji. Jest na aukcji, ale mogę podać. 505-832-529. Ja tu podam, tu jest hodowcy w tym miejscu, numer 505, właśnie 832-529. Także zapraszam hodowcy i dobry lot, udanego sezonu 2022.